Witam Państwa na konferencji po meczu Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Z nami trener Marcin Brosz. Panie trenerze, bardzo proszę skomentować mecz. Dla nas bardzo ważny był początek meczu. Przed utraconą bramką mieliśmy swoje sytuacje. Natomiast później rozpędzona Wisła poprzez strzelenie pierwszej i drugiej bramki jak gdyby wybiła nam nasze argumenty. Podobnie było w drugiej połowie, gdzie wyszliśmy z dużym animuszem, chcieliśmy tak naprawdę naszym założeniem głównym było strzelić bramkę, dać sobie wiarę i nadzieję. I tego chyba najbardziej szkoda, że nam się nie udało, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest dla nas szansa. Chciałem podziękować kibicom za to, że w tak licznej grupie byli i wspierali zespół do samego końca. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? To dziękuję. Przepraszam, jest jeszcze tak, Grzegorz Wojtowicz. Chciałem zapytać, bo widać, jak ile dla waszej drużyny znaczy Żurkowski i no, dzisiaj się go nie udało zastąpić. A jakie są rokowania odnośnie jego powrotu do gry? Pierwsza diagnoza była bardzo sceptyczna, natomiast każdy dzień rehabilitacji powodował, że Szymon coraz lepiej się czuł. Braliśmy nawet pod uwagę, że wyjdzie w piątek na rozruch i dzisiaj wystąpi, natomiast nie udało się. Zobaczymy tak naprawdę, bo to sztab medyczny z panem doktorem na czele musi jak gdyby tutaj podjąć decyzję, czy on jest zdolny, czy nie. Natomiast wygląda na to, że każdy kolejny dzień powoduje, że Szymon jest, ten uraz jest coraz mniej dotkliwy. Znowu podobnie jak w meczu z Lechem, dzisiaj Wisła was no w zasadzie wszystkie trzy bramki zaatakowała z lewej strony. Ten Kostial, o ile tydzień temu był jeszcze jakimś anonimem dla wszystkich, to już tutaj można było się spodziewać, że on może stanowić zagrożenie. Czego zabrakło, żeby się zabezpieczyć przed atakami z tego skrzydła? Myślę, nie odbierajmy Kosztalowi jego umiejętności, bo naprawdę gry 1 na 1 ma na wysokim poziomie w ostatnim czasie, więc tak naprawdę wykorzystał to, że wygrał w bocznym sektorze pojedynek i dobrze dograł. No, a to w piłce jest jak gdyby najważniejsze, więc byliśmy na to wiedzieliśmy, jak to może wyglądać, ale tak naprawdę boisko wszystkim decyduje. Przygotowanie to jest jedno, a realizacja to jest drugie. W drugiej części konferencji po meczu z Górnikiem Zabrze jest z nami trener Maciej Stolarczyk. Może teraz oddam głos. Dobry wieczór, witam serdecznie. No cóż, nie ma co ukrywać, że jestem zadowolony z tego rezultatu, z tego, jak zaprezentowali się moi zawodnicy. Pomimo tego, że Górnik rzeczywiście bardzo dobrze wszedł w mecz i starał się nas zepchnąć do defensywy, to po kilkunastu minutach zespół opanował sytuację i stworzył sobie kilka sytuacji, z których padły bramki. Trzeba też przyznać, że Górnik miał też swoje szanse. Był to mecz otwarty i oba zespoły były zainteresowane zwycięstwem, ale chcę podkreślić, że jestem pod wrażeniem tego, jak zaprezentowali się moi zawodnicy, bo rzeczywiście to była duża intensywność i to było dużo momentów, które przysporzyły nam sytuacje, po których strzeliliśmy bramki. Cieszę się, że kibice przyszli tak licznie na stadion i nas wsparli. Za to serdecznie im dziękuję, że wsparli cały zespół i w tych momentach, kiedy zespół tego potrzebował, byli z drużyną. Tyle tytułem wstępu i mojej oceny po tym meczu. Zachęcam do zadawania pytań. Dobry wieczór, panie trenerze. Można powiedzieć, maszyna ruszyła. 5 bramek w Poznaniu, 3 dzisiaj. Przy tym był problem ze skutecznością. To bardziej była kwestia wiary, czy trochę coś zmieniliście, nie wiem, w treningu, czy w mentalności piłkarzy? Byliśmy na strzelnicy w międzyczasie.
Stwarzaliśmy rzeczywiście sytuację w poprzednich meczach i to tylko i wyłącznie ciężka praca na treningach spowodowała, że te sytuacje, które w tej chwili nadal stwarzamy, zamieniły się na bramki. To jest klucz do tej i odpowiedź na te pytanie związane z tymi rezultatami, które mieliśmy w dwóch ostatnich kolejkach. Chciałbym Kubę Bartosza zapytać, czy jest szansa, że on będzie na kolejny mecz, czy to jest jakaś dłuższa przerwa z jego? W poniedziałek będzie miał jeszcze jedne badania diagnostyczne. Jedno jest pewne, nie ma żadnych złamań i czekamy na to, jaka będzie diagnoza w poniedziałek i tutaj po tym dniu będziemy mądrzejsi. Chciałem zapytać o to takie, bo ten mecz w zasadzie w 50 minucie było już 3-0 i to jest czasami taka sytuacja, że trudno powiedzieć, jak grać, czy dalej atakować, czy bronić się. Wy przyjęliście taką taktykę, że graliście już potem na kontry i to było takie założenie, czy po prostu Górnik was zepchnął? Tu nie będę ukrywał, że założyliśmy sobie, że chcemy zaczekać na zespół Górnika. No po tej rzeczywiście mocno intensywnej pierwszej połowie troszeczkę zmieniliśmy styl, ale to było też efektem tego, co zakładaliśmy sobie na pierwszą połowę i w jaki sposób chcieliśmy, jaki mieliśmy plan na to spotkanie. Może nie było tak efektownie w końcówce meczu, ale przede wszystkim cieszy mnie to, że nie straciliśmy bramki dzisiaj, a strzeliliśmy te trzy, które dały nam zwycięstwo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Tak? Bardzo proszę, Grzegorz Wójtowicz. A nie, tak? Okej. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc.